Ciągle słyszymy o dyskryminacji kobiet, dlatego są potrzebne szczególne prawa dla kobiet, aby te biedne kobiety nie były dyskryminowane. A ja dzisiaj chciałbym zapytać, a co z prawami dla mężczyzn? Bo uważam, że mężczyźni są dyskryminowani. Oto, na przykład. Jeżeli mężczyzna źle spojrzy na kobietę, zdaniem tej kobiety oczywiście, jeżeli zwróci się do niej w niewłaściwych słowach, teraz jeszcze dochodzi taki problem, że ktoś wygląda jak kobieta, jest kobietą, ale życzy sobie, żeby do niego mówić jak do mężczyzny, albo odwrotnie. Pytanie, kto takich ludzi weźmie w obronę? Ale jeśli mężczyzna zostanie odebrany źle przez kobietę, to co? No to może go oddać pod sąd, że została źle potraktowana. Ciekawe. Długo się zastanawiam, jak to ubrać słowa, ale no powiedzmy wprost. Kobieta ma prawo do swojego ciała, tak uważa, więc może zabijać dziecko, które w niej jest. Ale mężczyzna nie ma nic do powiedzenia w tej sprawie, a w końcu podobno to jest też jego dziecko. No bo nie wiem, czy panie feministki wiedzą, że dzieci się nie biorą z wiatr wolności. Musiał przy tym być mężczyzna. I to jest również jego dziecko. Jakie on ma prawo do tego dziecka? Żadne, ponieważ jedyne prawo mają kobiety. Kobiety mają prawo zajmować 50% stanowisk urzędniczych. No dobrze, ale czemu te kobiety nie mają prawa, no i obowiązku zarazem? Prawa się wiążą z obowiązkami. Zajmować 50% stanowisk pracy w górnictwie, hutnictwie, rolnictwie, spawalnictwie itd., itd. Dlaczego to mężczyzna musi wszystkie te prace wykonywać? Ja się czuję pokrzywdzony. Ja się czuję tutaj prześladowany w tej sprawie jako mężczyzna. Uważam, że tak być nie powinno. Jeśli mężczyzna pobije kobietę, to wiecie, co się dzieje. W prasie głośno, w telewizorni głośno. Oczywiście mężczyzna ląduje w więzieniu. A co się dzieje wtedy, kiedy kobieta pobije mężczyznę? A to się zdarza coraz częściej. Wtedy jest śmiech, kpina i żarty. No, co to za chłop, który dał się pobić? Moi drodzy, ale to jest dyskryminacja mężczyzn. To jest dyskryminacja mężczyzn. Jak tak można? Jak tak można? W efekcie co mamy? Owocem tej dyskryminacji mężczyzn jest kompletna degrengolada i feminizacja mężczyzn. Tak jest. Feminizacja mężczyzn. Mało tego, niestety kobiety tak postępując same na siebie ściągają bicz, dlatego że wzrasta wobec nich agresja, ponieważ są nietykalne i pozwalają sobie na wszystko, no to druga strona reaguje agresją. Normalne. Jaka jest konsekwencja właśnie takich, a nie innych działań? Kobiety muszą przejmować odpowiedzialność za mężczyzn. Tak, ale też muszą ponosić koszty ponoszenia tej odpowiedzialności. Skoro mężczyźni do niczego się nie nadają, no to kobiety muszą zajmować wszystkie urzędy i stanowiska. Nie mają na nic czasu. A już na pewno nie mają czasu na zakładanie rodziny i rodzenie dzieci. Wzrasta w ten sposób frustracja wśród kobiet.
No i cóż, to jest nie do ukrycia. W tej chwili alkoholizm w Polsce w połowie dotyka kobiet, a kiedyś to był margines. Dalekosiężnie patrząc, powiedzmy uczciwie, jeśli ta sytuacja się utrzyma, to będzie to oznaczało kompletny upadek europejskiej, w tym polskiej, cywilizacji. Ja jako mężczyzna czuję się absolutnie pokrzywdzony i dyskryminowany. I nie godzę się na taką sytuację i uważam, że utrzymywanie takiego systemu prawnego nikomu nie służy. Kobietom również nie służy. Moje drogie panie, powinniście się zbuntować przeciwko systemowi, który atakuje i dyskryminuje mężczyzn, bo tak być nie powinno. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.